Rosja, Rosja super jest. Ukraińcy to wszystko zrobili. Stalin nie, Lenin nie, Putin. To kradną na tej wojnie, gwałcą tych kobiet i nie wiedziałam, że po prostu wrócę do Polski ostatnim samolotem do Unii. Teraz wstyd, naprawdę wstyd za tych ludzi. Witajcie serdecznie, jesteście na kanale Paszynska Polska, z wami jest jak zwykle Irina Paszynska i w dzisiejszym odcinku dowiemy się o obecnej sytuacji w państwie nieuznawanym, o dziewczyny, która się tam urodziła i spędziła większość swojego życia. Co myślą ludzie z Naddniestrza o wojnie w Ukrainie i czy popierają tę wojnę? W 2022 rok z Rosji wyjeżdżają wszyscy zdrowomyślący ludzie, ale większość oczywiście zostają i popierają wojnę na Ukrainie. Czy w Naddniestrzu też większość ludzi tak reagują? Tak, bardzo, bardzo. Reagują w taki po prostu chory sposób, że popierają tą wojnę i bardzo też jakby oskarżają Ukraińców, mówią, że to w ogóle fake, to wszystko, to jakby te Ukraińcy to wszystko zrobili, te nacyści i tak dalej. No i po prostu byłam bardzo ciekawa, co w ogóle się dzieje teraz w Naddniestrzu. I Naddniestrze jako w ogóle mój kraj, moja ojczyzna bardzo się zmieniła. Pod tym względem, że oglądałam, po prostu znalazłam na Telegramie taką grupę. Pridniestrowiec się nazywa, czyli Naddniszczanin. I co tam w ogóle ludzie piszą i jak reagują, po prostu nie do pomyślenia. Taka propaganda, że nawet znalazłam taki post tam, że taką wiadomość, że dzień dobry, jesteśmy z ta literka Z, Naddniestrza, Pridniestrowia, czyli tam W i V. Masakr. No i tak, i profilówka tam w ogóle Z. O. No i ja tak naprawdę bardzo mi jest przykro, bo rodziny się dzielą. Tak naprawdę mamy odeski obwód 15 kilometrów linii prostej. Mamy Co granicę się między, dzieje? tak, mamy granicę między Ukrainą. I na przykład jeśli chodzi o rodzinę, o moją też rodzinę, jakby my się nie kłócimy, ale widać te jakby skrajnie te poglądy tych ludzi. Na przykład moja babcia ma siostrę, która mieszka w Winnickim obwodzie na Ukrainie. No i po prostu kilka dni temu rozmawiałam z babcią, pytałam jej, czy w ogóle ona rozmawia z Leną, czyli z jej siostrą, czy wszystko u niej w porządku. Ona mówi tak, nie, ja się boję z nią rozmawiać. Ja mówię, czemu? Ona mówi, bo ona mnie podnosi ciśnienie. Przez to, że może mówi prawdę, tak? Tak. No, a moja kuzynka też nie trzeba daleko chodzić. Moja kuzynka, ona po prostu 1,5 roku ode mnie starsza, jest 27 lat, dziewczyna ma, dziecko ma też. No i ona mieszka w Kiszyniowie i co w ogóle ona mnie napisała, że ja wrzuciłam po prostu na Instagrama jakiś post o Ukrainie, że wspieramy Ukrainę, jakaś rzutka chyba, coś takiego w tym stylu, kiedy wszystko to się zaczęło. A ona mówi tak, że mieszkając i urodziłaś się w Naddniestrzu i mieszkałaś w Naddniestrzu pod plecami, za plecami Putina, jesteś teraz za Ukrainą, popierasz Ukrainę, co? No ty w ogóle żartujesz. Tak, za plecami. Cały czas za plecami. Takie mocne plecy. Że taki, wiesz, Putin, Tak, który w ogóle. tak, tak, tak. No i to w ogóle naprawdę ja byłam tak zdziwiona, co ona mnie napisała, a jednak jej w ogóle siostra babcie tam mieszka na Ukrainie, ona jej bardzo dobrze zna. Ale 27 lat, to jest po prostu nie do pomyślenia. Jak myślisz, dlaczego takie młodzi ludzie popierają wojnę? Dlaczego?
inna mentalność i mi się wydaje, mam taką po prostu osobistą teorię, że ludzie ze wschodu bardzo mają kiepski poziom obcych języków nauczania się, w sensie, że też kiepski poziom przez edukację i tak dalej i bardzo mały procent ludzi, którzy znają obcy chociaż jakikolwiek język, na przykład angielski. I bardzo ciężko się dogadać w języku angielskim w Naddniestrzu na przykład. No i mi się wydaje, że po prostu ludzie nie czytają wiadomości, brak jakby tych wiadomości i po prostu te wiadomości teraz zastępuje Rosja 1, która jest potężna, która kręci taką potężną propagandę, że TVP po prostu gdzieś tam w stronie jest, naprawdę. Tak, to kanał telewizyjny i to jest masakra, co tam się dzieje. Po prostu ty słyszałeś, że Ukraina wysłała broń biologiczną do Rosji? Tak. Kurczaków, tak. Mhm. I gołębie. Tak, te ludzie po prostu w jakimś takim w swoim wakuumie, w skafandrze, w jakimś takim mieszkają, że otoczeni od całego świata i mi się wydaje, że po prostu też to idzie z pokolenia w pokolenie, bo nasze pradziadki, dziadkowie, oni mieszkali w Związku Radzieckim i mi się wydaje, że to po prostu tak idzie, że ta mowa o tym po prostu potężnym Związku Radzieckim, jak tam było fajnie i super w ogóle, że taka jednostka, byliśmy po prostu wszyscy razem i po prostu to mi się wydaje, że ten chory pomysł Putin chce po prostu zrobić teraz po prostu w nowoczesnej Rosji. Propos języków, wydaje mi się, że to jeden z takich aspektów komunizmu, który tam teraz działał, żeby po prostu ludzie nie uczyli się innych języków, tak, żeby rosyjski, Rosja, nasz terytorium, nasz kraj, tak, i no wszystko. Przecież teraz obcokrajowców nie puszczają do Rosji. Nikt nie chce tam jechać. To po pierwsze, ale nawet w czasach COVID-a, kiedy COVID się zaczął, to po prostu ja ze swoim chłopakiem bardzo marzyliśmy, żeby pojechać do Rosji, wiesz, bo Rosja taki potężny i przepiękny tak naprawdę kraj. I mieliśmy taki pomysł, żeby pojechać do Murmańska i tam po prostu zobaczyć zorze polarne, to się nazywa to chyba fajnie, tak, pięknie. No. Że po prostu zobaczyć taką prawdziwą Rosję i ja nigdy nie byłam w Moskwie, nigdy w Sankt Petersburgu nie byłam, no mi się wydaje, że to po prostu już jakby i nie będę tam. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Rosję, tam są piękne miejsca, na przykład tam ze strony Sybiry, tak, tam naprawdę ogromne. Był na Syberii, transsyberyjską kolej całą robił. No, na przykład, nie? Ale większość miast, nie mówimy o Sankt Petersburgu albo o Moskwie, to siarość, straszne jak to wygląda, po prostu nic tam nie zrobiono, wygląda jakby tam przeszła wojna jakoś, ale tam nie było wojny. Ludzie mieszkają w depresji, zarabiają jakieś grosze, tak. I po prostu jakoś chociaż, nie wiem, zarobić na kromkę chleba. Właśnie i chcą jeszcze te ludzie jeszcze większą terytorium, dlaczego? To wydaje mi się takie myślenie, że mnie jest źle, zrobię jeszcze komuś gorzej. Po prostu masakra. Mi się wydaje, że po prostu Rosja już taki los swój ma, że historycznie nawet. I Rosja, ja nie jestem politykiem, nie jestem historykiem, to po prostu tylko to wszystko, nasza rozmowa, to tylko jakby moja osobista wizja, to co się dzieje jakby w moim kraju. Ale mogę powiedzieć tak, że Rosja nigdy nie miała takiego fajnego lidera, który się dzielił ze swoim narodem, który się dzielił z ludźmi. Katarzyna II się dzieliła? Nie. Stalin? Nie. Lenin? Nie. Putin? Taka droga po prostu już wybrana i... Także chyba... po prostu Rosja ma taki niestety taki swój los. Tak, tak. I za tyle lat ludzie już po prostu na tyle przyzwyczajeni do tego, co się dzieje. Jak mówią nawet mój ojciec, nigdy nie żyliśmy dobrze i już nawet nie trzeba o tym myśleć. Jak tak można myśleć? To jest takie smutne, naprawdę. No jak człowiek może przez całe życie żyć, tak? Nie wiem, no spędzać całe swoje życie w kraju i myśleć, że nigdy nam nie było dobrze. I już nawet nie trzeba marzyć o tym, żeby kiedyś było.
to takie depresyjne, nie wiem, takie smutne, po prostu masakra. Nie, mi się wydaje, że dla tych ludzi nawet nie jest smutne, że jakieś sankcje teraz na Rosję. Jak oni tańczą i wyrzucają iPhony? Nie, to mi się wydaje, że nawet nie dla tych ludzi przez tą całą propagandę, że im nie jest smutno. No właśnie, że, tak. Tak, 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 że po prostu oni nie chcą do tej Unii, tej gejowskiej Unii, jak też tam mówią w tych kanałach centralnych różnych. No i w ogóle jakby oni mówią, że stworzymy swoje państwo, swoją, wiesz, swój McDonald's, bo McDonald's przecież tak, zamknęli. A wiedziałaś, że na Olyx w ostatniej godziny McDonald'sa sprzedawali te zestawy z krewetkami. Masakra, to po prostu co? Poważnie? Że na takim polskim OLX-ie, w sensie, że na rosyjskim OLX-ie sprzedawali zestawy McDonald'sa. Chore, no poczekajcie, no przecież mówią, że nic nie potrzebują McDonald'sa, zrobią swój McDonald's. Albo to IKEA idea. No, pomysł takie, tłumaczenie, że IKEA zrobią swój sklep, który się będzie nazywał IDEA. Pomysł. I to będzie po prostu taki zamknięty kraj jak Związek Radziecki. Będą tworzyć swoją potężną gospodarkę. Zobaczymy, jak to będzie pięknie. Tak. Dobra, a nacyści w Ukrainie, czy to też taka propaganda mocna, która działa? Wiadomo się to, a tym, że tak dużo ma nacystów w Ukrainie. Też na Dniestrzu? Tak. Tym bardziej, że na tej grupie i bardzo dużo znajomych też, jak mówiłam wcześniej, że i rodzina i na przykład znajomi, to tak samo te, którzy tam mieszkają, że o Boże, naprawdę, że co się dzieje, że to w ogóle wszystko przez Ukrainę, a to wszystko, co mordują ludzie, to fake. To jakby to nieprawda i tak. Tam w ogóle nawet na tej grupie piszą tak, że po prostu jak zamordują tych ludzi, po prostu, że to taka agresja, naprawdę. Ja nie wiedziałam, że ludzie potrafią być tacy agresywnie po prostu do swoich też rodaków, bo Naddniestrze jest wielokulturowym krajem i dużo, dużo Ukraińców, dużo Mołdawianów tam mieszkają, Polaków też i po prostu czemu tak ludzie się zachowują? Ja w ogóle to nie rozumiem. No teraz do Naddniestrze też, do Mołdawii też przyjeżdża ogromna liczba uchodźców. 200 tysięcy chyba już przyjechało. Tak. Bardzo, bardzo dużo uchodźców teraz przyjeżdżają do Naddniestrza. Chciałam znaleźć jakieś wiadomości w ogóle, co się dzieje, jak te ludzie tam mieszkają, bo jakby mieszkają po prostu w prorosyjskim kraju. I te ludzie, którzy w ogóle uciekli od tej presji i mieszkają tam i niestety nie znalazłam nic na ten temat. No właśnie też do Krymu wyjeżdżają ludzie i czasami wyjeżdżają tak, że jadą przez Krym i tam dalej gdzieś. Bo nie ma możliwości na przykład mężczyznom wyjechać przez Ukrainę. Kto tam ucieka, no to ucieka w taki sposób. Ale wydaje mi się, że no stosunek jest normalny do tych ludzi, no bo oni też, nie wiem, myślę, że uciekli do nas i chyba nie będą mówili tam w Naddniestrzu, że Rosja jest zła i tak dalej, te ludzie, którzy uciekli. Raczej no nie będą tego robili, tak. Będą milczeć i jeszcze raz potwierdzić, tak, że... No, tak jeszcze a propos Naddniestrza, to kiedy inwazja się zaczęła, to w ogóle w normalnym świecie po prostu cały świat wychodzi z ukraińskimi flagami po prostu wszędzie. Obok ambasady stoją, że wspierają jakby Ukrainę i jakby to nie jest okej, to co się dzieje tam na Ukrainie, jakby dla większości ludzi. A w Naddniestrzu wychodzą z rosyjskimi flagami i po prostu krzyczą Rosja, Rosja, Rosja super jest. No, a Naddniestrze tak naprawdę czemu ono jest takie prorosyjskie? Bo my mieliśmy konflikt między Mołdawią i Naddniestrzem na początku lat 90. I jakby ta wojna się skończyła
przez wojska pokojowe, takie służby pokojowe rosyjskie, i do tej pory oni u nas stoją. I prezydentka Mołdawii już jakby mówiła na Dniestrzu, że słuchajcie, jak chcecie jakby żyć w normalnym państwie, bo ona raczej jest taka proeuropejska i ciągnie, mi się wydaje, Mołdawię w stronę Rumunii. Bardzo chce przynajmniej. No i ona mówi tak, że jakby to nie jest okej, okay, jak ten kawałek po prostu ziemi jako Naddniestrze i tam stoją po prostu służby pokojowe rosyjskie. Także ona prosiła o wycofanie tych służb. Jakby oczywiście Naddniestrze to wszystko olało, bo jakby im jest fajnie mieszkać po prostu w swoim świecie rosyjsko-prorosyjskim. No. Ciekawie, czy długo to potrwa i jak to się skończy tak naprawdę? Bo... Ja nie wiem w ogóle do jakiego państwa ja wrócę. Ja jestem bardzo ciekawa, co... Na razie nie chcę tam wracać przez też różne jakby... Przez to, że jestem zajęta i po prostu nie mam fizycznie jakby... żeby tam wracać. Nie mam planów takich, ale jestem bardzo ciekawa, co będzie w ogóle z tym krajem i bo po prostu jest też jakby mi jest bardzo nieprzyjemnie to, co się dzieje i ja po prostu nawet powiem szczerze, jest mi wstyd, że ja tam się urodziłam pod względem tym, co się dzieje, pod tym względem, co się dzieje teraz. No właśnie, tak, mi też jest wstyd. Nie to, że ja uwielbiam Krym, jest przepięknym tak. miejscem. Ale niestety ludzie, kiedy już tam przyjeżdżałam, tam już to odczułam, ale teraz to jest po prostu wstyd. Także ja się nie dziwię, jak ktoś cię pytał, że czy jest Krym? Mhm. Czy jest Krym? Tak. Dobre pytanie. Tak. Obecnie teraz to tak. Dobra, rosyjski reżim a faszyzm. Czy widzisz jakoś takie... Tak. Tak, tak, to właśnie z tymi literkami to w ogóle naprawdę, że Rosja po prostu ma coś takiego, że taką propaganduje po prostu militarnie to wszystko, że ta parada na 9 maja, Dzień Zwycięstwa, to przecież wiesz, że trzeba pokazać jakim jesteśmy krajem, że wiesz, że czołgi mamy w ogóle tych żołnierzy i tak dalej, że po prostu, żeby wszystkim pokazać, jaki my jesteśmy. No i ja teraz nie rozumiem ten chory umysł tych ludzi, którzy ubierają teraz po prostu to, co się dzieje jakby na Ukrainie i ubierają tych dzieci w militarne po prostu te mundurki, że po prostu to dziecko jeszcze nawet nie rozumie, o co chodzi, a ani mu jakieś, nie wiem, kalasznikowa w ogóle, że coś tam zapinają to dziecko w ogóle, bo widziałam ten filmik, jakiś tam filmik, że te dzieci nie rozumią w ogóle, co się dzieje. Ale ja po prostu jest mi przykro, że po prostu takie pokolenie rośnie. To jest po prostu masakra. Co chce ta matka dla tego dziecka, żeby z tą bronią, nie wiem, gdzieś zmarł na terytorium innego państwa, czy jak oni tam... Ale mogą coś ukraść. A no oczywiście, też, wziąć tak, na przykład tak. Tak, tam lodówkę, albo tam mikrofalówkę, tak, albo no kawałek przecież... chleba. Tak, no to nie ma takiego tak u nich w państwie. No tak, tak. Także po prostu kradną na tej wojnie, gwałcą tych kobiet i masakra. No jak mówiłam, że ten kraj ma swój los. No kiedyś tym ludziom będzie bardzo, bardzo, bardzo. Mocno wstydno. Wstyd po prostu. Przecież jak Niemcy, kiedy to wszystko się skończyło, Niemcy po prostu przepraszali za to wszystko, no. Co było na II wojnie światowej i co Hitler w ogóle zrobił. Tak. Z tą po prostu swoją ideą po prostu chorą. Także mi się wydaje, że po prostu trzeba trochę poczekać. Mam nadzieję, że trochę. Bo dlatego, tak, że... tak, ale mi się wydaje, że w moim pokoleniu ja jeszcze to zobaczę, jak Putin umrze. Na Krymie, jak w całej Rosji, rosną ceny? Czy na Dnieście też to odczuwa, czy nie? Ciekawe. Nie aż tak za bardzo. Mi się wydaje, nie pamiętam, że ktoś coś mówił o tym. Wiesz, jak w Rosji iPhony po 1 milionie. W Ukrainie słyszałam, że też bardzo, no, bardzo wszystko drożeje. U nich tam też nie ma tak
różnych tych dostawców. Słyszałam, że kilogram kaszy gryczanej tam kosztuje 16 zł, 20 zł. Coś w tym stylu. No to na Ukrainie, tak? Mhm. A w Rosji teraz no, tam dużo wszystkiego brak, na przykład papier. A tam w ogóle z walutą teraz, że w ogóle... No tak, tam niejasne co się robi, nie? I ludzie cieszą się. Fajnie, wszystko fajnie, będzie... super. Będziemy mieli rubel, bo dolar to niejasne co w ogóle. Będziemy mieli swoje tam różne restauracje i nie wiem, będziemy robili... Wszystko swoje, tylko ciekawe z czego. Te ludzie nie myślą o takich rzeczach. Oni mają swoje restauracje, jedzą jakieś fajne, luksusowe jedzonko w centrum Moskwy, a jedzą i właśnie wspierają wojnę. Tak, tak. Ale też... Płacąc podatki, płacąc te rachunki. Też już odczuwają, już zaczynają odczuwać, nie mają papieru zwykłego takiego dla druku, już odczuwają, że... A tak, słyszałam, że 600 rubli kosztuje. To było tak tam po 1000 z czymś, bardzo drogo. Bardzo drogo i to tylko początek. No. I ludziom jest okej. Okay. Ciekawie. A obstrzał Ukrainy z Doniecka, takie coś było, czy nie? Bo ja słyszałam obstrzał. Tak, na przykład... U mnie w ogóle bardzo ciekawa historia była, że pamiętam, to właśnie było przed inwazją, znaleźliśmy bardzo tanie bilety. Ja, mój chłopak i też jeszcze dwóch naszych przyjaciół, żeby po prostu pojechać do Odessy, zwiedzić Odessę i Naddniestrze im pokazać, bo są Polakami i nigdy nie byli właśnie w tych krajach wschodnich. No i czemu nie, po prostu ja byłam wolna i jakoś wzięliśmy wolne dni i pojechaliśmy tam. To było właśnie gdzieś 18 lutego, coś w tym stylu, na kilka dni dosłownie. No i byliśmy tam, wszystko fajnie, wszystko super naprawdę. Już jakby było coś takiego, jakieś napięcie, że niby coś się szykuje, ale oczywiście nie wiadomo było kiedy to. Kto... Nikt nie wierzył, nie? W tak, to, że coś... nawet i ta moja koleżanka była bardzo wystraszona, że po prostu może zostać tam. Ja już wymyśliłam plan B, że pojedziemy po prostu na wszelki wypadek, będziemy lecieć z Kiszyniowa, to jest stolica Mołdawii. No i tak się okazało, że wszystko dobrze. Pamiętam swój ostatni wieczór, tak naprawdę dzień w Odessie, że była bardzo fajna pogoda, plus 15 stopni prawie było, tak ciepło naprawdę, to takie pierwsze ciepłe dni były. I ludzie tacy mili, po prostu tak wszystko przyjemnie było i po prostu nie wiedziałam, że to było 23 lutego dosłownie. I nie wiedziałam, że po prostu wrócę do Polski ostatnim samolotem do Unii. Masakra. Tak. I to był do Poznania samolot Odessa-Poznań. Gdzieś o 21:30 coś. Chyba tak, że taki wieczorem ten samolot był. No i to, że mieszkam w Warszawie, to jeszcze kawałek drogi, żeby dojechać z Poznania do Warszawy. I pamiętam... że jechaliśmy i po prostu już w radio leciało, że jakby coś się szykuje i Putin ogłosił inwazję. I ja po prostu miałam aż tak po prostu gęsią skórę, tak, takie mrówki miałam, że naprawdę byliśmy tam i w tym kraju po prostu i wyleciliśmy ostatnim samolotem. I sprawdzamy, pamiętam, że byliśmy jakoś o 4 albo o 5 nad ranem w domu. Mieliście z moim chłopakiem, tak. Mieliśmy takiego farta, że wow. I z chłopakiem, pamiętam, wyszliśmy do mieszkania i oczywiście nie spaliśmy. Po prostu, nie wiem, chyba tylko godzinę albo dwie godziny, bo wszyscy zaczęli do nas dzwonić, bo nasi koledzy wiedzieli, że jesteśmy w Naddniestrzu albo na Ukrainie. Zaczęli wszyscy do nas dzwonić, że jesteście bezpieczni, wróciliście do Polski. Mówimy tak, chyba co się dzieje tam, to w ogóle słyszeliście, no tak, siedzimy po prostu na bieżąco, to sprawdzamy. I pamiętam, że to taki był też okres tych fake newsów różnych i tak dalej, że też nie wiadomo w co wierzyć i tak dalej. No i taka też mapka była tych niby wybuchów. No i pamiętam,
mój chłopak pokazuje tak tam na tej mapce, że lotnisko w Odesie niby nie wiem, jakiś szał albo wybuch, że wybuch na lotnisku. I ja po prostu, serio, dosłownie kilka godzin temu tam byliśmy. Wysoko. I tak, zaczęli, ale to tak mega przyjemnie było, fajnie, że wszyscy dzwonili i że wszystko dobrze, wszystko w porządku. My tak, no tak. No i tak, i a propos, wracając do tego pytania twojego, tak, a propos wybuchów, pamiętam, moja mama 24 rano zadzwoniła do mnie i mówi, że usłyszała kilka wybuchów ze strony odeskiego obwodu, że gdzieś o 4 nad ranem chyba to wszystko się zaczęło, tak, usłyszała ciekawie. Właśnie o ty, z tymi godzinami też, nie, tak ciekawie, jak kiedyś. No. 1900. Tak, ta historia się powtarza. Tak. Nawet ten bunkrze, że Putin się chowa niby i w ogóle ta literka Z, to taka po prostu nowoczesna swastika, mi się wydaje. No właśnie tak, to tak wygląda, nie? I no. No i mama się obudziła i mówi tak, że ja myślałam, że jakieś, nie wiem, tam szkolenia, bo u nas przecież też jest kult militarny i dużo też dużo wojsk i dużo osób, którzy pracują jako żołnierzy i tak dalej. No ja myślała, że po prostu ona tu jakieś po prostu strzały jakieś, że w ramach uczenia, szkolenia. No, a tak po prostu taki, ona powiedziała, że potężny wybuch, że się obudziła. No, a mama śpi naprawdę jak niedźwiedź, ona się obudziła nawet, no. Także, no, to było bardzo strasznie, że po prostu ostatnim samolotem. Jak powiedziałaś o tej Odesie, o dobrej pogodzie, ja przypomniałam sobie, bo byliśmy też na Ukrainie i tam prawie wszystkie miasta przejeździliśmy. Taką małą podróż mieliśmy. I teraz jak patrzę, jak wyglądają te miasta, Mariupol, Melitopol, różne miasta, tak? Jak patrzę na te zdjęcia, to jest po prostu taka ból, naprawdę, to jest niesamowicie. Po prostu chciałam o tym powiedzieć, bo mam bardzo, bardzo dobre wspomnienie i przez kogoś, tak, te wszystkie ludzie i te wszystkie miasta, pamiątki, tak, wszystkie po prostu muszą umrzeć, nie? Ja mam bardzo dużo znajomych w Kijowie i w Odesie też, bardziej w Odesie. No i mam takiego dobrego znajomego, który właśnie wiek militarny ma, nie mógł wyjechać z Odesy, bo go nie puścili. A nie chciał to jakby załatwiać wszystko łapóweczką, po prostu został tam, no i mieszka na 25 piętrze, na ostatnim, jakby po prostu takie mają, takie osiedle zamknięte i właśnie ma taki widok bezpośredni na morze. No i jakby utrzymujemy się kontakt naprawdę, bo jestem bardzo ciekawa, że czy on w ogóle jakby przeżyje to, że wstanie o 5 w ogóle następny dzień. No strasznie to jest. Także mieszkają razem z dziewczyną. A i co ostatnio on też pisał, rzucał na Instagrama, że przez 2 tygodnie nie było karmy, bo nie mają kota, nie było karmy w sklepach. I kot po prostu jakąś przeterminowaną chyba jadł i żygał, że masakra była i w końcu kupił tą karmę, że jakieś 2 kilo chyba kupił, że starczy mu naprawdę na dużo. Masakra, nie, no takie, w takich sytuacjach też mam znajomą, która wyjechała z Mariupola i tam właśnie, no tam naprawdę działa się masakra i dzieje się tak, bo prawie tam nie ma miasta już. Tak. I oni wyjechali prawie z ostatniego regionu, który jeszcze został. Bo już cały czas słyszeli strzały, byli w piwnicy cały czas, gotowali jedzenie, wychodząc na ulicę, bo nie było ani prądu, ani światła, nic po prostu, niczego nie było.
tak naprawdę co do Naddniestrza, to tam w ogóle teraz nie ma wolności słowa i mi się wydaje, że nigdy jej nie było, bo większość moich znajomych teraz przez to, co się dzieje, po prostu uciekają albo już uciekli. No i mam taką znajomą, która na początku inwazji wyszła z takim po prostu protestem, sama wyszła w centrum Tiraspola i miała taką tabliczkę, że nie chce wojny. No i jej chłopak na bieżąco nagrywał jakby reakcję ludzi. No i ludzie tam, co, wspierasz faszystów, tak? A jak mówiłam wcześniej, że 15 kilometrów tylko mamy w linii prostej Ukrainy, jakby. Przecież ludzie mieli tam chyba nawet rodziny, nie? Tak, tak, no i tak, no Dniestrze takie po prostu wielokulturalne, że taki kraj, że rodziny po prostu tak mieszane między sobą i tak, dużo znajomych, dużo jakby, tak, dużo, dużo przyjaciół z Ukrainy mają. Tak, na 100%. Jakby to nie znaczy tak, że niby, wiesz, sąsiedzkie kraje nie ma nikogo. To tak samo jak, nie wiem, tak w porównaniu Lwów i Polska. Jakby Lwów i jakieś po prostu granica między Polską. Że oczywiście Lwów jakby ma swoje wpływy polskie. Przecież to polskie miasto, tak naprawdę. No i w większości znają ten język też ludzie. No i tak, ta znajoma robiła protest, jej oczywiście jakby nie aresztowali, to jeszcze super, że tak się nie wydarzyło. No a druga znajoma wspominała o tej grupie, że wysłała po prostu gdzieś, się wrzuciła filmik na głównym placu w Tiraspolu, że mam dużo znajomych, było tak, mówiła, że mam dużo znajomych z Ukrainy. No i po prostu chciałabym, żeby wojna się skończyła, bo to nie jest okej, jakby w świecie nowoczesnym, co się dzieje teraz. Że po prostu taki krótki filmik, że ona się nie zgadza, że jest wojna. Na co w ogóle ludzie wrzucili ten filmik na tą grupę, napisali, że niby jest naddniestrzanka, zobaczcie, w ogóle nasza rodaczka tak w ogóle tak mówi, że niby, nie, nawet napisali, niby jest naddniestrzanka, come on, ona urodziła się w Naddniestrzu, znam tą dziewczynę osobiście. I potem doszło do tego, że jakiś po prostu wariat wrzucił w szczegółach ulicę, gdzie ona mieszka, dom i numer mieszkania i mówi, że po prostu zamarduje tą. Oczywiście ty tutaj możesz pip. No tak, masakra, ale jakieś chore ludzie po prostu, ja pamiętam, nie mogę to nazwać. I dziewczyna po prostu wystraszona pisała na bieżąco, że naprawdę Ania, ja widzę, że jakieś ludzie podejrzani stoją obok po prostu mojego bloku i po prostu czekają na mnie. Ja się boję wychodzić z mieszkania. Tak. Po prostu, że tak, po prostu prześladują ludzi, tak, nie wiem, ona jest taka bardzo wrażliwa dziewczyna i naprawdę bardzo się bała. Teraz dobrze, że teraz jest we Lwowie i ma przeterminowany niestety paszport ukraiński, czeka, żeby go wyrobić tam, bo tam, nie wiem, albo szybciej, nie wiem czemu w ogóle tam, i żeby bliżej być do Unii i po prostu jak będzie miała możliwość, to wyjedzie po prostu. Boże, po prostu takie chore ludzie są. Ja nie mogę po prostu w to uwierzyć, że wierzą w takie rzeczy, że nie wiem, rozmawiają o tym, że mają takie. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że takie ludzie są. Ale są i ogromne liczby po prostu. Tak, tak. I nie ma wolności słowa, naprawdę. Że jak całej Rosji, nie? Tak. O co chodzi, to Białoruś tak samo. Że po prostu jak, nie wiem, chcesz pokazać swoje poglądy albo coś powiedzieć, że nietypowego jakby na warunki tego kraju, to od razu zostaniesz opublikowany po prostu, albo zatrzymany, albo jakby. Takie szczury jeszcze są, nie? Obok zawsze ktoś jest, kto może. Po prostu ja
po prostu jest mi przykro bardzo to, że to się dzieje jakby w moim kraju, w mojej ojczyźnie. Ja uwielbiam Naddniestrze jako po prostu kraj, że ja tam się urodziłam, ale teraz wstyd, naprawdę wstyd za tych ludzi. Tak samo ja mam z Krymem, nie? Bardzo piękne miejsce i morze, i góry, i natura, ale ludzie to... Także jesteśmy w jednej łodzi teraz. Tak. A twoi rodzice? Gdzie oni są? Jak oni się czują? No jak mówiłam, że mama usłyszała wybuchy w pierwszą noc wojny. No i pamiętam naszą rozmowę 1 stycznia, pierwsza nasza rozmowa w 2022 roku. Ona mówiła tak, że chce stąd wyjechać. To jakby było już zaplanowane, że oni chcą jak najdalej po prostu do lepszego życia po prostu wyjechać, uciec z Naddniestrza. A przez to, że teraz jest wojna w sąsiedzkim państwie, to jeszcze bardziej, to po prostu my z moim chłopakiem ich jeszcze bardziej zmotywowaliśmy, żeby po prostu uciekajcie naprawdę, bo tata ma wiek militarny, ma mołdawski paszport i tak naprawdę to taki sporny terytorium pomiędzy jakby taki konflikt był między nami, między Mołdawią i Naddniestrzem i teraz nie wiem w ogóle, co się może wydarzyć między tymi krajami. I po prostu dla jego bezpieczeństwa podjęliśmy decyzję, że po prostu, żeby uciekali. No i przyjechali tutaj w marcu, na tak 18 chyba marca, nie pamiętam dokładnie. Mogliby wcześniej, bo tak naprawdę wyjechali gdzieś w połowie marca i mogliby wcześniej, owszem, ale oni zostawili po prostu swoje życie tam, jakby, i to jest normalne, że oni pracowali w jednej firmie przez 22 lata, wiesz, to trzeba było się zwolnić, wszystko, papiery, formalności, zostawić wszystko i po prostu zacząć wszystko od nowa. Nie, no to wiesz, to jest bardzo, bardzo dzielnie, bo takie starsze ludzie, tak, to żeby odważny krok. Takie odważne, bardzo odważne. Podjąć taką decyzję, zmienić swoje życie, wyjechać gdzieś, to po prostu... Naprawdę, ja mam dla nich naprawdę mega szacunek, że... A potem oni nam byli tutaj w Warszawie, no i powiedzieli tak, że dziękujemy wam bardzo, że jakby jeszcze bardziej zmotywowaliście nas, żeby po prostu uciec. Bo tam w ogóle... Po co w ogóle tam zostawać? Tam nie wiem, co będzie jutro, a rodzice w ogóle zarabiali, nie wiem, miesięcznie 250-300 euro. Tak. No, ja cieszę się, że oni wyjechali. Bardzo, bardzo fajnie, że to zrobili. I nie wiem, czy mogą wyjechać wszyscy, tak? Fajnie, że ktoś tam decyduje się, ale też nie można powiedzieć, że na przykład, żeby wszyscy wyjechali z Rosji. No, gdzie, jak, nie? Wydaje mi się, że to trzeba gdzieś tam w głębi tego wszystkiego po prostu zmieniać, w głębi każdego człowieka, każdej decyzji, każdego słowa. Ale żeby te zmiany zaczęli przychodzić, to trzeba jakby, żeby to się zaczęło, nie? Ale nic się nie kręci w tym kierunku na razie. Przykro też, wracając do tego, przykro jest to, że ja mam korzenie ukraińskie bezpośrednie, że po prostu cała linia jakby kobiet w naszej rodzinie to są Ukrainkami i mama ma ukraiński paszport i teraz właśnie dzięki paszportowi uciekła i jakby no, i zmieniła swoje życie razem z tatą. Moja babcia, też jej siostra, prababcia też. W bardzo ciekawych czasach chyba żyjemy, co? No w ciekawych, COVID. Nie. W ciekawych, no, co rok, nie, co się dzieje. Myślałam, że w tym roku już będzie... Spokój. Tak, ale nie. I po prostu żyjesz sobie i myślisz, Boże, a co jutro, a co jeszcze, a co za miesiąc, a co za rok? I nie wiemy, czym to się skończy. Mam nadzieję, że to skończy się wkrótce i wszyscy jakby
otrzymają to, co zasługują. Nie? Tak, mam taką nadzieję też. I będą przepraszać za to, co się dzieje.